Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Paweł, możemy robić uniki, możemy zadawać pytania niekonkretne. No to ja zapytam, co tam się wydarzyło po prostu? No nic, no była kontrola, kontroler uznał, że sprzęt jest nieprzepisowy, no i tyle, no nie wiem co, że tam byli dogadywać, o co dokładnie chodzi. Nie znam dokładnie jeszcze sytuacji, nie omawiałem tego z trenerami i nie będziemy kombinować na jutro. Ty jako zawodnik bierzesz to, co dostajesz, tak? No tak, no ja się skupiam na skakaniu, a nie na tej otoczce. Skakać? Skakałeś i dobrze skakałeś, bo też o tym nie zapominamy. Miałeś obawy po tym piątku, czy raczej poszedłeś po swojej na skoczni i realizowałeś jasny plan? Obawy miałem po samym skoku piątkowym, ale później przeanalizowaliśmy z trenerem dokładnie skoki i wszystko było ok. Wiedziałem, że to są dalej te same dobre skoki. Wczoraj po prostu też różnie bywało na tej skoczni, no i coś tam nad bólą po prostu mnie zwiało, ale wiedziałem, że skoki są na dobrym poziomie i że stać mnie dalej na w miarę fajne skoki. A czy pan Jukara dawał ci sygnały w ten weekend, czy po prostu to było przy pierwszej kontroli sytuacja, która była jednoznaczna dla niego? Nie, dzisiaj byłem pierwszy raz w kontroli i, no i skończyło się, wszyscy wiemy jak. Argumentacja jakaś była? Była trochę śmieszna, ale raczej no trochę niezrozumiała dla mnie, ale no cóż, no on tam jest szefem. I na pewno nie chodzi w kontekście zrozumienia o język angielski czy fiński. Po fińsku słabo mówimy, ale po angielsku dajemy radę. Dajemy radę, zrozumiałem co mi przekazał i no i okej, okay, no trudno. Co ja mogę, no nie przekonam go słowami, tylko sprzętem. Podejrzewam, że chciałoby się jakąś poduszką choćby w ścianę cisnąć, bo to nie wiem, chyba trzecia dyskwalifikacja tej zimy, jeżeli dobrze liczę. Nie wiem, nie liczę tego, nie skupiam się na tym, no ale no faktycznie no, zdarzają się takie przykre sytuacje. Szkoda, no ale co mogę, no ja mogę się tylko skupić na moich skokach. Ja wiem, że to Kamil, to Piotrek, to Dawid są tymi doświadczonymi, ale no ale ile można z tym sprzętem, bo kibice widzą pewne sytuacje, wszyscy widzimy pewne sytuacje i trudno nam trochę to ogarnąć myślą, dokąd tutaj to wszystko zmierza sprzętowo. No my siedząc w środku tego widzimy jeszcze więcej, więc no taka dziwne sytuacje w tym sezonie się dzieją. Dużo jest takich niezrozumiałych sytuacji. No i nie wiem, no na pewno po sezonie jakieś muszą być poprawki względem kontroli całego sprzętu, żeby wróciło to do takiej zdrowej rywalizacji, a nie właśnie podglądaniu jeden drugich i składaniu jakichś protestów, czy nie wiadomo czego. Takie buty. Ile mogą dać buty? No bo to trochę dla kibica takiego zwłaszcza niedzielnego brzmi komicznie, że na butach można tutaj nie wiadomo ile zyskać. To jest naprawdę różnica 10-15 metrów? Nie, buty, no chodzi o to, żeby but był nowy, twardy, żeby noga dobrze w nim siedziała, żeby narta była stabilna. A jaki już by ten but nie był, no to wszystkie firmy przecież jakby idą w najlepsze, no nie da się nagle teraz wymyślić coś, co by dawało 10 metrów więcej, no to są niuanki takie. No po prostu bardziej wojna psychologiczna, tak, żeby rywal myślał, że coś jest nowego, coś oni mają lepszego, tak żeby psychicznie bardziej siadał niż faktycznie to, co ich daje. Nie damy się. Przed nami jeszcze niedziela. No. Ciekawe w jakich butach.